Witam bardzo serdecznie Państwa na 24. już koncercie galowym Prywatnej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Wołominie. Rok bardzo wyjątkowy. Do marca mogliśmy planować, pracować normalnie, planować wspaniałe koncerty, wielkie, tym bardziej, że była piękna okazja, stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. I te koncerty były już zaplanowane tak dokładnie, że już wiedzieliśmy, w których kościołach się odbędą. Na program składały się utwory profesora Szymona Kawalla, Chopina, Winiawskiego, wspaniałych kompozytorów polskich i nasza wspaniała orkiestra, możemy już śmiało ją nazwać orkiestrą symfoniczną, no powiedzmy trochę małą symfoniczną, ale już są tam wszystkie instrumenty praktycznie występujące w normalnej, dużej, profesjonalnej orkiestrze symfonicznej. I tenże duży skład, łącznie z chórem i z solistami, miał brać udział właśnie w tych koncertach, których patronem honorowym był na Warszawę, ponieważ pierwszy koncert miał się odbyć w kościele Świętego Krzyża, tam, gdzie jest serce Chopina. Nad tym koncertem patronat honorowy wziął nasz wspaniały kardynał, nasz opiekun duchowy, można powiedzieć, Kazimierz Nycz, a nad koncertami, które miały się odbyć w diecezji, a więc tu w Wołominie, w Kobyłce i innych miastach, również z tym samym programem objął patronat honorowy biskup Romuald Kamiński. Także szkoda wielka, że one się nie odbyły w czasie, ale wiem skądinąd, porozmawiałem z księżmi, że te koncerty mogą się odbyć w innym terminie. Nie ma problemu. Wszystko zostało przesunięte przez ten, no, niestety, podarunek z Chin. W związku z tym myślę, że przyszły rok też dla nas wyjątkowy, bo będzie to rok szkolny 2020-2021, czyli rok jubileuszu powstania szkoły, 25-lecia dokładnie powstania szkoły muzycznej w Wołominie. Także dojdą jeszcze koncerty, oczywiście okolicznościowe, związane z tym, że leciem, na których to koncertach będą grać nasi uczniowie. Nasi uczniowie, którzy niejednokrotnie zdobywają wspaniałe nagrody, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. I tak muszę Państwu przekazać taką informację, bo należy im się to. Sonia Miętka na gitarze, uczennica pani profesor Marty Guisado-Czapli w Sochaczewie otrzymała wyróżnienie. Natomiast Staś Owaszczeniuk, trębacz, tata jego również trębacz, Jakub Waszczeniuk, który uczy go grać na trąbce, Staś Owaszczeniuk wziął udział w internetowym konkursie Mały Trębacz i, proszę Państwa, międzynarodowym konkursie, trzeba to zaznaczyć, i zajął tam trzecie miejsce, a w jury, jak z tego co wiem i słyszałem, siedzieli muzycy z Filharmonii Wiedeńskiej, proszę Państwa, sami najlepsi muzycy Europy. No, można powiedzieć również świat. Następnie Maja Pajorek w Petersburgu, brązowy medal. Natomiast w Szwajcarii
wgląd, wyróżnienie. Uczennica, pani, profesor Walter Rosiak. Następnie Ewa Kopyra w Festiwalu Harfowym otrzymała wyróżnienie. Również był to konkurs internetowy i w konkursie tym wzięła również udział jej profesorka, pani Ewa Bemowska. No i cóż, no, jej profesorka, czyli mistrzyni, zdobyła oczywiście miejsce pierwsze. Także serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, uczniom, którzy zdobyli takie miejsca. Gratuluję im, a więc Soni Miętkiej, Stasiowi Waszczeniukowi i Mai Pajorek, no i oczywiście Ewie Kopyrze oraz ich pedagogom, ich nauczycielom, a więc pani profesor Ewie Bemowskiej, pani profesor Monice Walter-Rosiak, panu profesorowi Jakubowi Waszczeniukowi, no i oczywiście pani profesor Marcie Guido-Czapli. Również gratuluję rodzicom, bo gdybyście nie wy, to w zasadzie te dzieci nie miałyby szans odkryć w sobie tego zamiłowania do muzyki, zamiłowania do muzykowania. Nie odkryłyby w sobie tych wspaniałych cech, którym niejednokrotnie później wyznaczane jest całe życie. A więc wam, drodzy rodzice, dziękuję, jak również wszystkim rodzicom i przede wszystkim dziadkom, bo jak wiem, do szkoły najczęściej z wnuczkami przyjeżdżają dziadkowie, babcie, no wiadomo, trzeba przywieźć, bo niejednokrotnie 4 razy w tygodniu do szkoły. A więc ten rok był ciężki poprzez to, jak mówiłem, że przyszedł ten niestety koronawirus i musieliśmy lekcje odbywać online. Po raz pierwszy, nowe doświadczenie. Myślimy, że w dalszym ciągu, czyli we wrześniu i w następnym roku, w tym naszym roku jubileuszowym, już będzie można normalnie pracować z dziećmi. No, oby tak było, ale nawet takie przeszkody, jakich doznaliśmy, jak widać z sukcesów i osiągnięć naszych uczniów, nie przeszkodziły i może nawet niejednokrotnie, bo wiem o tym nawet po swoich uczniach, że zmobilizowały je do bardziej wytężonej pracy. Proszę Państwa, zapowiadamy nowy rok. Nowy rok, który będzie 25-leciem, być może w tym przyszłym roku uda nam się zrealizować wszystkie koncerty, które zaplanowaliśmy na rok ten już schodzący, uciekający nam rok szkolny oczywiście, bo mówimy cały czas o roku szkolnym. Może nam się uda również zagrać kilka koncertów z okazji właśnie 25-lecia, no na pewno wierzę w to. Już w tej chwili rozmawiałem z pedagogami, rozmawiałem z profesorem Szymonem Kawalla, ażeby orkiestra rozpoczęła od połowy sierpnia próby, żeby nowy rok, ponieważ teraz był nagraliśmy koncert galowy, ale solistyczny tylko, czyli solista fortepian bądź też sam fortepian. Natomiast koncert z orkiestrą chcemy wykonać we wrześniu, chcemy takim koncertem otworzyć rok jubileuszowy szkoły. I następna miła chyba rzecz dla Państwa jest taka, że w tej chwili walczymy zajadle o swoją siedzibę już. Być może, że ona będzie zrealizowana w przyszłym roku. No i być może, że gospodarze tego obiektu, w którym jesteśmy już 23 lata, pozwolą nam tu siedzieć do momentu, kiedy nie wyszykujemy i nie będzie gotowa nowa siedziba prywatnej szkoły muzycznej w Wołominie. Będzie to naprawdę nowy rozdział w dziejach tej szkoły. Cóż, dziękuję Państwu bardzo za tamten rok i myślę, że przyszły będzie jeszcze lepszy. Dziękuję Państwu i zapraszam do wysłuchania koncertu galowego online
naszych wspaniałych uczniów. Dziękuję Państwu.